Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Liturgia słowa tych ostatnich dni koncentruje naszą uwagę na osobie świętego Jana Chrzciciela, którego Jezus nazywa największym ze wszystkich ludzi. Wiemy, że wielkość Jana polega właśnie na jego ogromnej pokorze. Jan jest w pełni tego słowa znaczeniu człowiekiem Bożym. Nie szuka własnej woli, ale posłusznie pragnie wypełniać do końca wolę Boga. Być może siedząc w więzieniu ma wątpliwości, czy wszystko wykonał tak, jak należało wykonać. Miał przecież przygotować drogę dla Mesjasza. Nie wie, czy jego misja już dobiegła końca. Czy może już powiedzieć o sobie, że jest nieużytecznym sługą, bo wykonał wszystko, co Bóg mu zlecił do wykonania. A może jego misja jeszcze nie dobiegła końca? Zdaje się, że odpowiedź Jezusa rozwiewa jego wątpliwości. Ważne jest nie tylko to, co Jezus powiedział, ale również to, czego Janowi nie powiedział, a co być może on chciał usłyszeć. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Jeszcze jest jeden znak czasów mesjańskich, o którym Jezus nie wspomniał ani słowem. U proroka Izajasza czytamy: posłał mnie Pan, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Nie wiemy, czy rzeczywiście Jan liczył na to, że Jezus wyswobodzi go z kajdan Heroda. Jednak Jan na pewno zrozumiał, że nie chodzi o rozerwanie jego kajdan, ale o duchowy wymiar wolności, której nie jest w stanie nikt mu odebrać, nawet sam Herod. Wyobrażam sobie, że Jan, usłyszawszy te słowa, mógł odetchnąć z ulgą i z pewnym poczuciem satysfakcji położyć głowę pod topór. Scena ta uświadamia nam, że prawdziwej wolności nie należy szukać wyłącznie poza murami więzienia, ale że prawdziwą wolność daje wypełnienie woli Bożej. Prośmy Boga o takie doświadczenie wolności, abyśmy, podobnie jak święty Jan, mogli odetchnąć z ulgą, świadomi, że wypełniliśmy wszystko, czego od nas oczekiwał Bóg.